w tej chwili trwa różaniec, a ja taka sobie taki krótki wywiad z panem Stanisławem, który pochodzi ze Szczaw na Zdroju. I właśnie, tak, jak mówiłem wcześniej, na pielgrzymkę chodzą różne osoby, i osoby bardzo młode, i małe dzieci, i osoby w średnim wieku, i chodzą te osoby starsze, co niektórzy nie wiedzą, a tutaj mam żywy tego dowód. Pan Stanisław, proszę powiedzieć, ile pan ma lat? W tym roku kończę 75 lat. No i ktoś by uwierzył, że osoba, która ma 75 lat, idzie na pielgrzymkę. I to jest pana, która pielgrzymka? Dopiero pierwsza. Dopiero pierwsza pielgrzymka? Tak, obiecuję, no nie obiecuję, ale jeżeli następne lata będą takie zdrowie jak tego, to nie opuszczę, jak będzie oczywiście chwila wolna, bo nieraz też są zajęte takie... A proszę powiedzieć, czy pan się w ogóle zna na taką pielgrzymkę? Bo to już trzeci dzień albo czwarty pielgrzymowania. Ja do tego czasu w ogóle nie czuję, że idę w pielgrzymce, bo ja jestem przyzwyczajony, bo jak w Szczawdzie jestem,